Centrum Zdrowia i Urody Artimex przygotował akcję profilaktyczną dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Pierwszy zlot food trucków w Kuźni Raciborskiej. Szkoły podstawowe z całej Polski rywalizowały w Raciborzu. Dzień dobry, jest poniedziałek, 17 maja. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. 15 maja przy Centrum Zdrowia i Urody Artimex w Raciborzu po raz pierwszy odbył się Dzień Walki z Czerniakiem. Wydarzenie mające na celu uświadomienie mieszkańców o niebezpieczeństwie, jakie stanowi ten nowotwór, przyciągnęło sporą liczbę zainteresowanych. Maj to dobry czas, by pomyśleć o zagrożeniu wynikającym z nadmiernej ekspozycji na słońce, zwłaszcza przed wakacjami. Nadmierne opalanie to czynnik ryzyka powstania czerniaka, który jest jednym z najgroźniejszych nowotworów skóry. Dlatego w Dniu Walki z Czerniakiem Centrum Zdrowia i Urody Artimex zorganizowało akcję profilaktyczną. Spotykamy się tutaj w gabinecie, właściwie panie doktor, spotykają się z przypadkami zaawansowanych nowotworów. W związku z tym z ich inicjatywy powstał pomysł, aby taki dzień w Raciborzu się odbył, żeby dotrzeć do wszystkich ludzi, żeby uświadomić im, że mamy jedną skórę, o tą skórę musimy dbać. Musimy obserwować swoje znamiona i w odpowiednim czasie pojawić się na tym badaniu. Zwiększamy sobie w tym momencie szanse na zdrowie i na życie. Bagatelizując problem raka czerniaka, nieraz jest za późno na pomoc. Z badania mógł skorzystać każdy chętny, niezależnie od wieku czy płci. Trwające około 15 minut badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne. To nie jedyna metoda profilaktyki. Przede wszystkim stawiamy na mądre opalanie. Nie mówimy o tym, żeby się nie opalać, a mówimy o tym, żeby się mądrze opalać, żeby zakrywać znamiona, żeby używać produktów do ochrony przeciwsłonecznej. Tutaj też na zewnątrz, w jednym ze stanowisk, przygotowane są też takie produkty. I w trakcie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, zapraszam do tego stanowiska. Siedzi przy nim pani kosmetolog, która też będzie nas uświadamiać o potrzebie stosowania tych produktów. Pierwsi pacjenci pojawili się na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia, a to świadczy o ogromnej potrzebie tego typu akcji wśród mieszkańców powiatu raciborskiego. Jest to misja, aby pomóc ludziom. Jeden szpital w Raciborzu nie jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich naszych pacjentów. Cieszymy się popularnością w Raciborzu, pacjenci są zadowoleni, no i staramy się, aby tym pacjentom pomóc. Nastawiamy się na pomoc pacjentom. Wydarzenie swoim patronatem objęli starosta raciborski Grzegorz Swoboda oraz prezydent Raciborza Dariusz Polowy, którzy także skorzystali z profilaktycznego badania. Wszystkie te akcje, które mają promować zdrowy styl życia, a przede wszystkim poprawić jakość zdrowia, w tym przypadku chodzi o czerniaka, to wpisujemy się w to, chcemy uczestniczyć, jak najbardziej wspierać te działania. Tu z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować właśnie na ręce właściciela, ale i pani Kasi za tą organizację, którą widzimy, która cieszy się bardzo wielką popularnością, osób, kolejki przybywa, to świadczy, jak potrzebne są takie akcje. No i oczywiście zachęcam do systematycznego badania, kontroli, do przyjścia w to miejsce, żeby można było te badanie przede wszystkim przeprowadzić. W momencie, gdy firma zwróciła się do mnie o patronat nad tą akcją, no sprawa była dosyć prosta, dlatego że sam w rodzinie doświadczyłem tego, że osoba stosunkowo młoda, szczęśliwie wszystko zostało wykryte bardzo szybko. Tu czujność, powiedzmy, rodziców była wykazana, pojawiło się znamie i zostało zdiagnozowane jako czerniak młodzieńczy. No, trochę strachu w rodzinie, ale też jakby taki dzwonek ostrzegawczy. Tak? Także jeżeli pojawiła się możliwość, aby wesprzeć taką inicjatywę, objąć to patronatem, no to właściwie nie było się nad czym zastanawiać. No i stąd teraz moja obecność tutaj. Liczba chętnych do skorzystania z usługi przekroczyła oczekiwania organizatorów, którzy zakładali, że w tym dniu uda się przebadać 50 osób. Ostatecznie z badania skorzystało ponad 100 pacjentów. W miniony weekend w Kuźni Raciborskiej zrobiło się bardzo pysznie, a to za sprawą food trucków, które zawitały na Plac Zwycięstwa, oferując kuchnię z różnych zakątków świata. Dla każdego coś dobrego. Na słodko i na słono, na pikantnie czy łagodnie. Podczas pierwszego zlotu food trucków w Kuźni Raciborskiej każdy mógł spróbować nowych smaków, gdyż restauracje na kółkach oferowały kuchnie z całego świata. U nas można dostać lody tajskie przede wszystkim, gofry bąbelkowe i naleśniki amerykańskie. A specjalność tutaj, w tym food trucku, na co najlepiej przyjść?
To znaczy, no wszystko jest, że tak powiem, bardzo dobre, ale w taką pogodę to jak najbardziej lody tajskie. Jeżeli chłodniej, no to gofry, ale też można gofra i z lodami tajskimi zjeść, więc do wyboru, do koloru. Zapraszamy na hiszpańskie churros. Jest to taki hiszpański przysmak na bazie ciasta parzonego, które robimy oczywiście z naturalnych składników tutaj na miejscu. Ciasto parzone jest tak jak na Ptysie, na Karpatkę tutaj w Polsce, czyli robione cały czas na ogniu. I serwujemy na przykład z nutelką lub z innymi czekoladami, jakim karmel, biała czekoladka, dajemy cukru pudru troszeczkę. Możemy również posypać cynamonem, jeżeli ktoś lubi i nie ma przeciwwskazań. Co u Państwa możemy dobrego zjeść? U nas burgery prosto z Kansas. Zapraszamy na pyszne burgery w kilku fajnych wersjach. Mam wersję specjalną, smażoną na Jacku Danielsie. Podwójne mięsko, 400 gram wołowiny, także bardzo zapraszamy. Jest smacznie, świeżo i po prostu po amerykańsku. Smażymy to mięsko, smażymy na Jacku, także te procenty uciekają podczas smażenia, a zostaje tylko ten pyszny, aromatyczny posmak. Choć w kuźni street food pojawił się po raz pierwszy, to ekipy gotujące w food truckach nie wykluczają, że pojawią się ponownie. Bardzo nam się podoba, jest bardzo sympatycznie i ryneczek jest świetny. Czy gdyby była możliwość powrotu tutaj, to byście wrócili, czy...? Jak najbardziej. A jak się Państwu podoba w kuźni? Super, super. Widzimy, że ludzie się kręcą, więc każdy wygłodniały. Bardzo fajnie jest. Pogoda dopisuje, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że popracujemy. Super. Bardzo piękna miejscowość, bardzo ładnie wszystko zrobione. Żałujemy jedynie, że fontanny nie można puścić jeszcze, ale tak, naprawdę bardzo piękna miejscowość. Nie pozostaje więc nic innego, jak liczyć, że to nie ostatni zlot w kuźni, bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. W ostatni weekend na terenie pływalni H2 Ostróg rozegrały się zawody pływackie, w których udział wzięli zawodnicy z różnych stron Polski. Tradycyjnie już Racibórz stał się gospodarzem mistrzostw szkół sportowych w pływaniu. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach, do klasy 6 i do klasy 8. Do naszego miasta przyjechało 360 zawodników, reprezentujących 38 zespołów szkolnych. Mimo, że po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odzew środowiska pływackiego na te zawody, na udział w tych zawodach był bardzo duży. Tutaj dzisiaj rywalizować będą w wyścigach finałowych uczniowie Koszalina, Szczecina, Warszawy, Lublina, Krakowa, Wrocławia. Naprawdę jest to spory zastrzyk optymizmu, że po okresie pandemii, braku treningu w wodzie, młodzi sportowcy chcą rywalizować, chcą walczyć dla swoich szkół, dla swoich zespołów, co jest bardzo cenne. Dwa bloki wiekowe zostały dodatkowo podzielone na dwa style i pokonywane przez uczniów dystans. Rywalizujemy w wyścigu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym oraz w wyścigach na 100 i 200 metrów w poszczególnych stylach. Ja chcę bardzo mocno podkreślić tradycję Raciborza, jeżeli chodzi o rozgrywanie tych zawodów. To blisko 30 lat temu pan Wojciech Nazarko, wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, wspólnie ze świętej pamięci Jankiem Wiederkiem, byli twórcami tej imprezy, która wpisała się w kalendarz imprez sportowych Raciborza na stałe, no i całej Polski, co bardzo cieszy. Szkoła sportowa nr 8 zajęła w klasyfikacji generalnej 9 miejsce z dorobkiem 138 punktów. Wśród pływaków ze szkoły podstawowej nr 15 najlepszym zawodnikiem okazał się Kajetan Siedlaczek. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.